Cześć. Żeby robić coś dobrze, trzeba być gotowy robić coś źle. Uczę się z książek, internetu, YouTube'a, jeżdżę na kursy czasami. Jestem w tej chwili na miedzy mojego siedliska z polem takim prawnym. Brakowało mi tutaj ogrodzenia i zacząłem sadzić słupki takie wierzbowe. Nie wszystkie się przyjęły, raczej miały tutaj dużo cienia, dlatego postanowiłem jednak ogrodzenie wykonać żywe, ale inaczej, z tych chaszczy. Zobaczcie, ten płot jest kładziony w tej chwili, tak? Tutaj rosną tarniny, głogi, trzmieliny, buki, trześnie, graby, dużo różnych chaszczy. A moim zadaniem jest wykonanie, położenie tych chaszczy, tak? Położenie tych chaszczy w taki sposób, żeby zaślepić wszelkie przejścia, które były tutaj dla zwierzyny, tak? Ale zobaczcie, na czym to polega. Chodzi, żeby naciąć odpowiednio fragment drzewa tak, żeby można było je przewrócić, drzewa czy krzewu. Najlepiej, gdyby rana była bardzo łagodna, nie miała wielu postrzępień, żeby to się zagoiło. Zostawiamy fragment tej miękkiej części drzewa, nie twardziel musimy wyciąć. Poprzez takie nacięcie przewracamy krzew za krzewem, czy drzewko za drzewkiem, na bok, żeby stworzyć takie oto chaszcze położone. A potem, jak już natniemy i położymy, to bierzemy piłkę, tutaj taką piłkę, i podcinamy ten kawałek, tak żeby było to w miarę. No, to akurat mi nie wyszło, ale właśnie o tym mówię, że trzeba się uczyć i trzeba być gotowym robić coś źle. Tu na przykład paskudna rana. Sam się zastanawiam, ile z tych gatunków drzew, krzewów przeżyje, no ale o to chodzi, tak? Popełniajmy błędy, nie bójmy się tego. Spróbujmy zrobić, poświęcić. Ja tutaj ten fragment w tym roku zrobię. To będzie kilkadziesiąt metrów może. Zobaczę, ile zdążę, ile mi będzie chciało, a potem przez kilka lat będę obserwował, czy to przeżyło, co przeżyło. Będę miał swój materiał do analizy i będę mógł kontynuować z tymi chaszczami. Tam na przykład jest kolejny fragment mojego zagajnika brzozowego. Będę mógł go, bo chaszcze też rosną w jego granicy i też są tam śliwy tarniny, śliwki, węgierki dzikie takie, trześnie. O, można by wymieniać i wymieniać. Także to wszystko będę przewracał. Dzikie róże, głogi, klony. Ojej, dużo. Różnorodnie, jak to w Kalpapadzie. Dzięki piękne.